Łotwa, Litwa i Estonia, nazywane przez ekspertów najsłabszym ogniwem NATO, mogą stać się kolejnym celem Władimira Putina. Pretekstem do inwazji może być obrona rosyjskiej mniejszości liczącej na Łotwie i w Estonii ponad 1/4 populacji. Łotewskie MSW alarmuje o istnieniu ponad 100 prorosyjskich organizacji, których działanie nasila się w okolicach obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. Bałtycki poker. W co gra Putin? Zaśpiewasz piosenkę? Nazywam się Sandra Ożulefons. Jestem pół Łotyszką, pół Polką. Urodziłam się jeszcze w Związku Radzieckim. Na Łotwie zdałam maturę w rosyjskojęzycznej klasie, a na studia przyjechałam do Polski, gdzie mieszkam już 15 lat i czuję się jak u siebie. Do krajów bałtyckich jadę jako dziennikarka. Interesuje mnie temat bezprecedensowy na skalę europejską społeczności bezpaństwowców, których na Łotwie i w Estonii jest kilkanaście procent. Ludzie bez obywatelstwa są rosyjskojęzyczni i czują się dyskryminowani. Już teraz wspiera ich propaganda Kremla i prorosyjskie organizacje. Jest to równoznaczne z pierwszymi symptomami tzw. wojny hybrydowej. Przepraszam, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy radzieckich? Po tej stronie rzeki, prawda? Tak, tutaj. Najlepiej pojechać przez Agenskans i skręcić. Bardzo dziękuję. Zwycięstwo jest hucznie obchodzone w Rosji. To również najważniejsze święto dla rosyjskojęzycznych na Łotwie. Tego dnia Ryga przypomina małą Moskwę. Defilada, która się odbywa na Placu Czerwonym, w rozmachu nie ma sobie równych. Widzieliśmy próby stworzenia jednobiegunowego świata. Widzimy, jak nabiera tempa myślenie w kategorii bloków wojskowych. Naszym wspólnym celem powinno być opracowanie systemu równego bezpieczeństwa dla wszystkich państw, odpowiedniego dla współczesnych zagrożeń, zbudowanego bez tworzenia bloków wojskowych, regionalnych i globalnych. Tylko wtedy możemy zapewnić pokój na planecie. Pomarańczowo-czarna wstążka, tak zwana Georgijewka. To przywrócony przez Putina symbol Imperium Rosyjskiego, który dziś zyskał nowe znaczenie. Kojarzy się już nie tylko ze zwycięstwem nad nazizmem, ale też z agresywną polityką współczesnej Rosji i separatystami wspieranymi przez nią na Ukrainie.
Georgijewkę noszą z dumą uczestnicy parady w Rydze. Wśród rosyjskich flag dostrzegam kobietę z flagą Donieckiej Republiki Ludowej. Gdy próbujemy to uchwycić, szybko chowa ją do torby. Mam na imię Anda. To łotewskie imię? Tak. Moja rodzina jest międzynarodowa, jak wszystkie rodziny w czasach radzieckich. Tata Łotysz, mama Rosjanka. Interesująca historia, dlaczego pani tu przyszła? Co roku przychodzę na to święto. W związku z wydarzeniami w Donbasie nabrało ono dla mnie jeszcze większego znaczenia. Pani się wzruszyła, ma pani jakiś związek z Donbasem? Tak. Mój mąż już cały rok pracuje tam jako lekarz. Po czyjej stronie? Po stronie ochotników, ale on jest lekarzem, leczy wszystkich. Jak tam trafił? Pojechał dobrowolnie pomagać w czerwcu zeszłego roku jako ochotnik, ponieważ z tamtych miast uciekli wszyscy lekarze. Tam jest pełno rannych i cywilów, i bojowników. Czy nie chciał pomagać po stronie Ukrainy? To Ukraina napadła na Donbas, a cierpią cywile. Nie boi się pani o niego? Oczywiście, każdego dnia się boję. Byłam tam w październiku. Wesprzeć, pomagać. Spędziłam z nim 2 miesiące. Widzi pani związek między Dniem Zwycięstwa a tym, co dzieje się w Donbasie? Tak. To jest wojna, którą nasze pokolenie musi przeżywać. Oczywiście ci, którym nie jest to obojętne. Czyli ci, którzy są na Łotwie oraz pani, oczywiście. Czeka pani na zwycięstwo? Czekam na zwycięstwo rosyjskiego świata. Rosyjskiego świata? Co pani przez to rozumie? Jakby to powiedzieć? Tak jak Łotwa walczyła o swoją niepodległość, tak teraz naród Donbasu walczy o swój język i o swoją ziemię. Mieszkam na Łotwie od 1960 roku. Proszę policzyć, ponad 50 lat. Nie mam obywatelstwa, mam żonę, 2 dorosłych synów i 5 wnucząt. Wszyscy są obywatelami Łotwy. Jestem głową rodziny, jestem najstarszy. W tym roku będę miał 80 lat. Nie mam obywatelstwa. Zasłużony dla Łotwy wynalazca nie zasłużył na obywatelstwo pod rządami nowej władzy. Jak pan ocenia sytuację na Łotwie? Kieruje nią z pewnością amerykański komitet. Widzę, że jest tu więcej osób rosyjskojęzycznych niż Łotyszy. Łotysze nie obchodzą dzisiaj, obchodzili wczoraj. Społeczeństwo dzieli nie tylko język, ale historię. 9 maja dla jednych stanowi zwycięstwo Rosji w II wojnie światowej i jest powodem do dumy, dla innych oznacza początek okupacji Łotwy przez ZSRR. Mamy Dzień Zwycięstwa i wojnę na Ukrainie. Nie trudno zauważyć podobieństwa. Nie boi się pani wojny na Łotwie? Oczywiście, że się boję. Jestem Rosjanką, pochodzę z obwodu lipieckiego. Boję się o siebie i innych. Dobrze jest, gdy kładziesz się spokojnie spać i myślisz, że jutro wstaniesz. Z czego wynika ten strach? Sytuacja międzynarodowa nie jest najlepsza. Odczuwa to pani osobiście? Tak. Ale bardziej martwię się o Rosję niż o siebie. Ja już trochę przeżyłam, więc mogę umrzeć. Ale o Rosję się boję.
Na opodal spotykam człowieka, którego mają na oku łotewskie służby specjalne. Józef Koren działa w sponsorowanym przez Rosję Łotewskim Komitecie Antyfaszystowskim. Jest autorem propagandowej Białej Księgi Nazizmu, wydanej za rosyjskie pieniądze, opowiadającej o przypadkach dyskryminowania rosyjskojęzycznych na Łotwie. Jestem dziennikarką z Polski, mam tu książkę Biała Księga Nazizmu, którą wydała pana organizacja. To nie jest moja organizacja, ona ma wielu autorów, jestem jednym z nich. W mediach mówiono, że ta książka jest sponsorowana przez Rosję. Rzeczywiście są społeczne fundacje, a raczej prywatne osoby w Rosji, które boją się, a raczej nie chcą, żeby gdziekolwiek na świecie pojawił się system rządów nazistowskich. Ale ludzie w Europie oraz tutejsze władze uważają wasze działania za zagrożenie dla społeczeństwa. To zależy, jak do tego podejść. W Rosji jest taki pisarz, Michał Żwaniecki, który w czasach sowieckich mówił: proszę, opowiadajcie o wadach i zaletach Hollywood, nie oglądając żadnego z filmów. Tu jest tak samo. Powiedziałbym, że to zupełnie bezpodstawna krytyka, która spadła na Białą Księgę ze strony łotewskich służb specjalnych. Jednak Rosja otwarcie z nimi walczy. Pan kłamie. Dlaczego kłamie? Spójrzcie na niego, kim on jest. No kim jestem? Jest pan tym, który kłamie. A ten, który kłamie, to kto? Dlaczego pani tak uważa? Z czym to jest związane? Widzi pani, to jest także opinia. Koren za swoją działalność dostał 5-letni zakaz wjazdu na teren Litwy. Persona non grata jest też Aleksander Gaponienka, który ma zakaz wjazdu do Estonii na 10 lat. Według łotewskiego wywiadu ten profesor ekonomii największej prywatnej uczelni na Łotwie jest współpracownikiem rosyjskich służb specjalnych. W łotewskich i rosyjskich mediach pojawiły się informacje o tym, że Rosja napadnie i odbierze Ładgalię, polskie inflanty, i wtedy znowu będzie surowy reżim okupacyjny. To jest bezpodstawne. Przypuszczam, że Policja Bezpieczeństwa celowo próbuje zasiać ziarno niezgody między Rosjanami a Łotyszami po to, żeby mieć uzasadnienie dla obecności amerykańskiej bazy. Czy to źle, że tu znajduje się amerykańska baza wojskowa? Bardzo źle. Uważam, że następuje okupacja Łotwy. Amerykanie nie są tu potrzebni. Militarny sens tej bazy jest żaden. Można ją zniszczyć w ciągu 15 minut. Ona jest po to, by straszyć obecnych tu Rosjan, którzy ciągle demonstrują, że Amerykanie ich załatwią. W internecie są zbierane podpisy, żeby nie obywateli Rosjan umieścić w obozach zagłady. 1500 osób zwróciło się z taką prośbą. Kto wystosował takie oświadczenie? To była oficjalna zbiórka podpisów. Czy istnieje możliwość powtórzenia scenariusza podobnego do tego na wschodzie Ukrainy? To nie ma sensu. Putin nie był zainteresowany ani Krymem, ani Donieckiem. On był zmuszony to zrobić. Amerykanie chcą rozpętać tu konflikt i nie wykluczam, że mnie zabiją jak Niemcowa. Podchodzą na ulicy z groźbami. Tak było już 5 razy. Był pan z tym na policji? To bez sensu. Rozmawiałem z nimi, śmieją mi się prosto w twarz i mówią: to nie my cię ruszamy. To Amerykanom zależy na tym konflikcie. Zacznie się umieszczanie Rosjan w obozach koncentracyjnych i wtedy Putin będzie zmuszony się wtrącić. Inicjatywa pochodzi z Waszyngtonu, a nasi radykałowie z Łotwy ją podtrzymują. Gaponienka apelował do rosyjskiej Dumy o pomoc prawną, by Moskwa wsparła jego starania o nadanie Rosjanom na Łotwie obywatelstwa. Według nowej ustawy obywatelstwo Rosji przysługuje wszystkim mieszkającym na obszarze dawnego Imperium Rosyjskiego, nie tylko ZSRR, i posługującym się w domu językiem rosyjskim. Thank you.
Coraz wyraźniej widzę, że mniejszość rosyjskojęzyczna na Łotwie i mieszkańcy bez obywatelstwa mogą być wykorzystani jako pretekst do ataku. Zwłaszcza, że władze na Kremlu mówią wprost o potrzebie obrony praw rosyjskojęzycznych. Tylko czy groźba inwazji ze strony Rosji jest realna? To jest kluczowe pytanie. Tatiana Żdanok to najbardziej rozpoznawana prorosyjska działaczka na Łotwie. Dobry wieczór, pani Tatiano. Z tej strony Sandra Użulefons, dziennikarka z Polski. Czy może pani zadzwonić za godzinę? W tej chwili przyszedł do mnie majster instalować modem. Dobrze, zadzwonię za godzinę. Do widzenia. Jestem w Ładgalii, położonej przy granicy rosyjskiej, nazywanej Łotewskim Krymem. Co drugi jej mieszkaniec to Rosjanin. W Daugavpils, moim rodzinnym mieście, po rosyjsku mówi większość. Tak jak moje przyjaciółki Tania, księgowa, i Diana, nauczyciel. Dziewczyny, dokąd jedziemy? Na paradę do Daugavpils. Na fajerwerki parada już była. A co będziemy świętować? 9 maja. Były wiersty, obgorelye w pyli. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Пороха пропал. Dzień dobry, pani Swietłano. Nasze miasto jest takie małe. Bardzo miło panią spotkać. Minęło 15 lat, a pani zupełnie się nie zmieniła. Czy fajerwerki się podobały? Tak, tylko coś sypało się na głowę. A gdzie staliście? Tuż pod drzewem naprzeciwko baru. Pani Swietłano, umówmy się na jutro. Spotkajmy się przy szkole. Czy uważacie, że wszyscy zwrócą się w stronę Putina? Tego obawiają się na Zachodzie. Oczywiście, jeśli przeprowadzono by referendum w sytuacji, gdy mamy 30% Rosjan na Łotwie, którzy mają rosyjskie paszporty. Obecnie widać silną tendencję, że posiadacze łotewskich paszportów lub bezpaństwowcy przyjmują rosyjskie obywatelstwo. Są ich tysiące. Nie pamiętam dokładnie liczby. Nie chcę skłamać. Czyli wystarczy osób do referendum. 80% na pewno się uzbiera. I wszyscy opowiedzą się za Rosją? Tak, w Ładgalii. Czy zwróciłyście uwagę, że wszyscy dzisiaj znali piosenki i śpiewali? Bo dobrze je znamy.
Śpiewamy je przy stole, nuciły je nasze ciocie i mamy. Słyszałyśmy je wszędzie. Wewnątrz jest rosyjski duch. Nawet jeśli nie uczyłyśmy się słów, to po prostu słyszy się je wszędzie, również w telewizji. Dla mnie to wszystko jest jak daleka radziecka przeszłość. A ja nie wyobrażam sobie, co można śpiewać przy stole oprócz radzieckich piosenek. Skąd bierze się ta rosyjska duma? A gdzie my się urodziłyśmy? Ja urodziłam się w Związku Radzieckim, jednak mam więź z Łotwą. Ty też urodziłaś się na Łotwie. Więzi z Rosją biorą się od przodków i krewnych. A jaki jest nasz duch? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że widziałam to na paradzie. Ale dla mnie ten duch jest obcy. Dla ciebie obcy, a dla nas nie. Nam jest bliski, dlatego trzeba szanować i was, i nas. I koniec, kropka. Proponuję nie dzielić na was i nas, przecież jesteśmy z jednej szkoły. Może zagrajmy w coś, macie karty? Z rosyjską matrioszką, z matrioszką, ciekawy symbol. A obok stoi Obama, głowa mu się trzęsie, widzisz? U mnie jest wszystko. Zobacz, mam rosyjską matrioszkę, polską wódkę i białoruski balsam, no i Obamę, który się trzęsie. Międzynarodowo. Tu jest Obama? Obok Nowego Jorku. Tutaj jest Obama. To pomiędzy Ameryką a Rosją jest konflikt. Ameryka chce działań wojennych i osłabienia Rosji kosztem Krymu, a Rosja na to odpowiada i broni swojej pozycji. I będzie jak na Krymie, bo czy tam jest źle? Sandro, gdyby Putin nie zajął Krymu, teraz byłoby tam to samo, co w południowo-wschodniej Ukrainie. Wszyscy zamordowani. A co będzie, jeżeli Putin sięgnie po Łotwę, która jest członkiem NATO? Ono nie dopuści do tego. A skąd Putin ma zająć Łotwę? Po co mu ona? Nie jest potrzebna. Krym był potrzebny dlatego, że Amerykanie zaczęli się panoszyć i on był zmuszony się bronić. Może czarne to jego osłona. To jest gra, to polityka, wszyscy grają. Putin też gra, tak? Widzisz, jak szybko załatwił Benz i ma Krym. Zuch. Dzień dobry, pani Swietłano, dzień dobry. Usiądźmy tutaj. Miło, że się spotkałyśmy. Weźmy przykład naszej trójki. Ja jestem w połowie łotyszką, Tania ma rosyjskie korzenie, Diana mołdawsko-łotewskie. Każda z nas ma w sobie część Łotwy. Jednak koleżanki nie rozumieją mnie. Sprzeczamy się. One mówią, że to NATO i Stany Zjednoczone tworzą taką atmosferę, ale przecież chodzi o nasze zwycięstwo. To jest dzień zwycięstwa. Skąd takie myślenie? Myślę, że to historyczna tradycja. Jeżeli kilkuletnie dziecko uczestniczy w obchodach Dnia Zwycięstwa, to w wieku 20 lat wydaje mu się, że jest to normalne. Nie widzę w tym nic złego. Ale te flagi Rosji, które widzieliśmy wczoraj podczas parady, to straszne. To tylko jeden dzień w roku. Dlaczego nie można się przejść z rosyjską flagą? Wydaje mi się, że wy tam na zachodzie, proszę wybaczyć, nie rozumiecie, co się tu dzieje, ponieważ Rosja nie ma tu żadnego wpływu. Ładgalia nie jest jakimś szczególnym regionem, gdzie Rosjanie popierają Rosję. Jeśli chodzi o szkołę, czy dużo jest rosyjskojęzycznych dzieci? Tak, prawie wszystkie. Czy one są dumne z Rosji? Niestety młodzież teraz nie lubi czytać, dlatego woli polegać na zdaniu nauczyciela. Czyli taka jest rola nauczyciela, ale przecież mnie pani też uczyła. Nie pamiętam, żebym panią uczyła, że Związek Radziecki był okupantem. Nauczy dorasta nowe prorosyjskie pokolenie. Wielu młodych ludzi, tak jak 30-letni Walerii, przyłącza się do prorosyjskich organizacji sponsorowanych przez Kreml. Ich liczba z roku na rok wzrasta, a działania nie są do końca przejrzyste. Dlatego budzą niepokój łotewskich służb. W
Łotwa stała się niezależnym państwem, a ludzie zostali. Związek Radziecki się rozpadł, ale ludzie przecież nie zniknęli. To znaczy? Zostali tu Rosjanie, tacy sami jak ci w Rosji, na Litwie, w Estonii. Tylko że tutaj jest ich więcej. Na Łotwie jest 300 tysięcy nieobywateli. W Ładgali mieszka jakieś 300 tysięcy ludzi, z których około 230 tysięcy to rosyjskojęzyczni Rosjanie. Jak wygląda tu wychowywanie młodzieży rosyjskojęzycznej? Pani może to nazywać jak chce, ale to rosyjska kultura i tego się nie zmieni. Ci ludzie już nigdy nie będą w pełni europejscy. Jaki jest stosunek do Putina wśród miejscowych rosyjskojęzycznych? Obecnie jest liderem rosyjskiego świata, jakiego już dawno nie było. Gra, jaką prowadzi Putin w tym regionie, odzwierciedla grę na wyższym poziomie. Ostatecznie to, czego chce Rosja, to złamać zachodni system. Jeśli Rosja zechce znaleźć powód, by uderzyć w jakiekolwiek państwo, znajdzie go. Zrobi to bez udziału rosyjskich mieszkańców. To jest przykład tak zwanej soft power w postaci rosyjskiej kultury i pieniędzy, które są tu wykorzystywane. Jednak to, co nas niepokoi, to werbowanie dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia do wyjazdów na różne paramilitarne obozy w Rosji. Tam pod sowieckimi hasłami, flagami i banerami uczą się wojskowych ćwiczeń i historii, która w naszej opinii jest zakłamana. Teoretycznie możemy to porównać do sytuacji, w której brytyjscy, francuscy lub niemieccy obywatele wyjeżdżaliby do Pakistanu czy Afganistanu, żeby uczestniczyć w takich obozach, a potem wracali do kraju. Na przykład na początku lat 2000 rosyjskie samoloty i łodzie podwodne były blisko naszej granicy tylko kilka razy w roku. A w ubiegłym roku rosyjskie samoloty pojawiły się tam blisko 250 razy. Oczywiście, jeśli porównać sytuację sprzed kilku lat i dzisiejszą, to czujemy się o wiele bardziej zagrożeni. Aktywność związana z wojną hybrydową w przestrzeni informacyjnej i szpiegowska, one wszystkie nasilają się w naszym regionie. I nie tylko w krajach bałtyckich, ale również w sąsiednich, północnych i, jak sądzę, także w Polsce. Dlatego uważam, że niektórzy rosyjscy przywódcy sprawdzają, jakie jest nasze przygotowanie do walki o wolność i niepodległość. Dzień dobry, jesteśmy dziennikarzami z Polski. Zauważyliśmy nazwę miejscowości Medumi. Podobno są tu gdzieś jakieś czołgi, ma powstać baza NATO. Baza NATO, dajcie spokój, tu nie ma nic takiego. Będzie w tej szkole. Szkole? Skąd pan wie? Proszę wyłączyć tę kamerę. Przyjechaliśmy z Polski, słyszeliśmy, że tutaj w szkole ma powstać baza NATO. Dlaczego baza? Oni będą tylko mieszkać w tej szkole. Ale kto? Chyba amerykańscy wojskowi. Amerykańscy wojskowi? W gazetach o tym czytaliśmy, nic o tym nie mówiono. Thank you.
Władze Łotwy, Litwy i Estonii liczą na powstanie baz NATO na swoim terytorium. Jednak ulegające proputinowskiej propagandzie rosyjskojęzyczni mieszkańcy tych krajów są przeciwni zwiększaniu obecności sojuszu. Nie pozostają biernie i zrzeszają się w organizacjach pozarządowych. Urodziłam się w Estonii, ale nie mam obywatelstwa. Jestem nieobywatelką Estonii. Moi rodzice przyjechali z Rosji, do Talina w 1958 roku. Tu urodziły się moje dzieci. Mam dwójkę dzieci, one też nie są obywatelami Estonii. Wcześniej, przed odłączeniem Estonii, tutaj wszyscy mieli jedno obywatelstwo, rosyjskie. A po odłączeniu zaczęli wydawać szare paszporty. Teraz mamy szary paszport, paszport obcego, bezpaństwowca, można powiedzieć, nie człowieka. Co pani czuje, mając taki paszport i status? Czuję się obrzydliwie. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Jak człowiek drugiego gatunku, jak wyrzutek. Nie mam żadnych praw. Rząd powinien oddać nasze nielegalnie skradzione obywatelstwo, bo według prawa oni nam je ukradli. Do tego rekompensata za 23 lata upokorzenia. W jakiej formie? 10 tysięcy euro. Taka jest cena. To nasza ziemia i naszą ziemię chcą nam zabrać. Nielegalnie. Dopóki Putin nie zakończy wojny z Ukrainą, ja się nie boję, bo on ma sporo spraw. Będzie się jeszcze grzebał w tym? Ja niczego się nie boję. Powiem pani, że popieram Putina. Nawet jeżeli to nie jest pożądane. Wybaczcie, że tak mówię. Każdy ma swoje zdanie. Tak, każdy ma swoje zdanie. Po pierwsze, on sam nie zaczyna wojny, tylko coś w rodzaju pokoju. Ale po co mówić, że to są separatyści? Tylko separatyści, rosyjscy separatyści, że wojska nie ma. Separatyści ze swoimi czołgami, z samolotami, wszystko separatyści i oni wszystko mają. Dziwię się, jak to jest możliwe. Muszę powiedzieć, że Putin jest zuchem, żaden z niego zuch. Jak oni spokojnie mieszkali na Ukrainie, po co on napadał na nią? Kto napadł? Jak to kto? Sami? Czy to Ukraina napadła na Rosję? Niech rozwiążą to między sobą. Nie obawiam się z powodu jakiejś wojny, ale być może później będą kraje bałtyckie. Mnie już nie będzie do tego czasu. O młodych trzeba myśleć. Nie należy zaostrzać. Oczywiście, co to za życie ciągle w strachu? To nie jest życie. Ale jeżeli tam się skończy, to on oczywiście się nie zatrzyma. Pójdzie dalej. On nawet sam ileś lat temu powiedział, że chce przywrócić wszystkie granice, które były za Związku Radzieckiego. Putin prowadzi przemyślaną grę.
Chce zjednać sobie mieszkańców krajów bałtyckich, których może wykorzystać podobnie jak w przypadku aneksji Krymu. Na Łotwie proponuje emeryturę wszystkim, którzy zdecydują się przyjąć rosyjskie obywatelstwo. Lotysze, broniąc się, wprowadzili opłatę 500 euro za rezygnację z lotewskiego obywatelstwa. Jednak niewiele to daje. Według ekspertów strategia Rosjan tworzy podłoże do inwazji. Propaganda w Estonii i na Łotwie stała się agresywna, co najmniej od czasu objęcia przez Putina urzędu prezydenta w 2000 roku. Najważniejsze jest to, że Putin kategorycznie zaprzecza, że była kiedykolwiek okupacja sowiecka w krajach bałtyckich. Putin próbuje wszystkim udowodnić to, że narody bałtyckie chciały dobrowolnie przyłączyć się do Związku Radzieckiego, co oczywiście jest bzdurą. Czujemy się jak mieszkańcy miasteczka, które leży tuż obok wulkanu. Strach istnieje, ponieważ obserwujemy, jak pogarszają się relacje między Zachodem a Rosją. Gdy byłem ambasadorem w Moskwie w późnych latach 90., Siergiej Kowaliow, znany rosyjski dysydent, mądrze mi powiedział: nie bój się Rosji, dopóki relacje pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi są dobre. Właśnie wybieram się na wojskowe manewry, które są największymi tego typu ćwiczeniami w historii Estonii od czasu odzyskania niepodległości w 1991 roku. Liczba estońskich żołnierzy nie jest duża, zaledwie 13 tysięcy. Mimo to pokażemy gotowość do obrony naszego państwa. Jest tylko jedna rzecz, która obchodzi Rosjan. To siła. Rosjanie tradycyjnie z natury nie szanują słabości, respektują siłę. Najważniejsze jest pytanie, jaką mają taktyczną korzyść, jaki jest strategiczny cel. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wojskowe manewry pod kryptonimem Zapad 2013 były przeprowadzane, możemy przypuszczać, że politycznym celem ma być połączenie Kaliningradu z Rosją drogą lądową. Rosjanie są przekonani, że w przypadku, gdy dojdzie do ataku na kraje bałtyckie, politycy będą starali się uniknąć wykonania artykułu 5 NATO. Rosjanie nie wierzą, by NATO było zdolne do obrony krajów bałtyckich. Nie dlatego, że to jest militarnie niemożliwe lub że dowódcy nie będą chcieli tego wykonać, ale dlatego, że politycy będą starali się tego uniknąć. Proces przygotowywania się na inwazję lub atak Rosji jest podobny we wszystkich trzech krajach bałtyckich. Estonia przeznacza na obronę kraju 2% PKB, podczas gdy Litwa i Łotwa nadal nadrabia zaległości, by osiągnąć wymagany pułap. Jednak wszystkie trzy kraje bardzo poważnie i intensywnie przygotowują się na taki scenariusz. Rosja wykształciła nową generację wojny. Ma ona 8 faz. W krajach bałtyckich mamy obecnie fazę wojenną na drugim poziomie. Prowadzone są działania psychologiczne, ekonomiczna przewaga, strategia komunikacyjna. Wszystko, co tylko możliwe, bez użycia bezpośredniego ataku.
without characterizing a direct attack. Beztroski spokój młodego pokolenia, które o wojnie uczy się tylko na lekcjach historii, został zmącony. Pół roku temu wstąpiłem do Łotewskiej Gwardii Narodowej ze względu na spodziewane zagrożenie. W przypadku, gdyby nastąpiła jakaś militarna inwazja, będę przygotowany. Obecnie Rosja może dokonać inwazji na Estonię i Łotwę. Są dwa scenariusze. Pierwszy taki, że będą chcieli zająć tylko niektóre obszary blisko estońskiej i łotewskiej granicy. Drugi jest taki, że rozpoczną otwartą wojnę, by zająć całe terytorium, nie tylko Estonię. Dlaczego Rosja miałaby to zrobić? Zrobi to w przypadku, gdy międzynarodowe relacje będą tak napięte, że Putin uzna, że musi zostać władcą Morza Bałtyckiego. To będzie jedyne uzasadnienie rozpoczęcia wojny na masową skalę. Prawdopodobnie Putin lub każdy inny przywódca Rosji zostanie uznany za bohatera, jeśli będzie umiał złamać NATO bez użycia broni. Gdyby granica została przekroczona przez rosyjskie wojsko, a NATO nie zareaguje na czas, będzie to oznaczało jego koniec i ta organizacja wypada natychmiast z gry. A ty wierzysz w to, co piszą? Próbuję ocenić, porównać wszystkie informacje. Nie próbuj nic czytać i porównywać. Nie zawracaj sobie głowy tymi bzdurami. Dobrze, ale będę obserwować to, co się dzieje. Znam ten scenariusz. Widziałam, jak to było, krok po kroku. Jak Krym stał się rosyjski. Możecie być spokojni. Sandro, nie słuchaj tych bzdur. Słuchaj bardziej swojego serca i siebie. Ale obok jest Litwa. Tam wydano instrukcje, jak należy zachować się na wypadek wojny. Litwa? Niech oni sami się nauczą, jak należy się zachowywać. Umówmy się. Ciekawe, dlaczego oni mają instrukcję. Zablokowali też rosyjską telewizję Planeta i pierwszy kanał bałtycki, a tam nie ma tylu rosyjskojęzycznych. Nie myślałyście o tym? A czemu tak się dzieje? Bo istnieje realne zagrożenie, że Putin może wykorzystać sytuację i powtórzyć ten scenariusz u nas. No to co? I co ty zrobisz, Sandro? Jesteś w stanie coś zrobić? Nie mamy nic przeciwko temu. Chcesz mieszkać w Rosji? Chcesz, żeby tu była Rosja? Jest mi to obojętne, gdzie mieszkam. Uczucie zagrożenia towarzyszy także Litwinom, którzy przygotowują się na nietypowe scenariusze agresji ze strony Rosji, jak wojna hybrydowa z udziałem tzw. zielonych ludzików.
Skuteczną formą obrony w takiej sytuacji mogą być organizacje paramilitarne tworzone przez zwykłych obywateli. Co robisz jako obywatel Litwy? Na razie wstąpiłem do paramilitarnej organizacji Litewskiego Związku Strzeleckiego związanego z naszą pierwszą Republiką Litewską po I wojnie światowej. Była to organizacja obywatelska, do której można było wstąpić, by nauczyć się wojennej taktyki strzeleckiej. Mamy szkolenia z użycia broni, taktyczne, zdobywamy teoretyczną i praktyczną wiedzę. To są rzeczy, które mogę zrobić sam, a Litwa jako państwo przywróciła przymusowy pobór do wojska. Myślę, że ludzie powinni być zaangażowani w to. Moja babcia, znajomi, starsi oczywiście boją się. Po wydarzeniach na Ukrainie zaczęli myśleć o tym, co powinni kupić i schować w piwnicy na wypadek, gdy nadejdzie dzień X. Według powszechnej opinii jej działania są inspirowane przez Kreml i mają na celu podważanie fundamentów państwa litewskiego. Jest pod lupą litewskich służb od 2014 roku, gdy wspierała przyłączenie Krymu do Rosji. Dlaczego władze łotewskie, delikatnie mówiąc, z czujnością odnoszą się do pani działalności? Ponieważ widzą wyniki. Udało nam się dużo osiągnąć. Reprezentuje interesy swoich wyborców oraz nieobywateli, z których większość popiera moje poglądy polityczne. Są to dobre relacje z Rosją, Ukrainą i innymi państwami. W jaki sposób można utrzymywać dobre relacje z Rosją w ramach Parlamentu Europejskiego, gdy Unia Europejska uznała Rosję za agresora i wprowadziła sankcje? Reprezentuje interesy mniejszości w tym przypadku, jednak ta mniejszość ma prawo mieć swój punkt widzenia. Pani zdaniem jest możliwe, żeby Putin napadł na Łotwę i kraje bałtyckie? W jaki sposób? Sam jeden z pistoletem? Absurd. Niech pani tak nie mówi. Rosja nigdy nie atakowała. Za mojego życia tego nie było i nie jest to możliwe. Rosja daje odpór wtedy, kiedy napadają na nią. Sama Rosja nie napadała na nikogo. Ale lepiej nie drażnić śpiącego niedźwiedzia. Dla ludzi pokroju Putina, Ukraina to dopiero przejściowy krok. To jak Alzacja i Sudety dla Hitlera. Jeśli Putin obiecał, a obiecał, że przywróci mocarstwo i świetność Związku Sowieckiego, to może tego dokonać nie przez atak na Europę czy Stany, ale niszcząc jedność. Jeśli uda mu się to osiągnąć w stosunku do Europy albo NATO, będzie zwycięzcą. Czujemy się jak mieszkańcy Berlina Zachodniego podczas zimnej wojny. Taka jest obecnie sytuacja w krajach bałtyckich.
Podobne jest też myślenie. Berlin Zachodni strategicznie był nie do obrony. Wschodnie Niemcy i Związek Radziecki wiedziały, że atak na Berlin Zachodni będzie oznaczał wybuch wojny i nigdy się do tego nie posunęli. Rosja w tej chwili mówi tak: mamy polityczne cele, jesteśmy przeciwni globalizacji, chcemy wielobiegunowego świata. Jeśli się z nami nie zgadzacie, zmusimy was do tego. Jeśli pytasz mnie, czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę z Rosją, to rzecz w tym, że wojna o kraje bałtyckie między Rosją a Stanami najprawdopodobniej skutkowałaby wojną nuklearną. Więc jest to... Nie można w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. W ogóle nie rozumiem, dlaczego bronicie Putina. Mieszkacie w Unii Europejskiej. Mamy go uważać za wroga, on jest naszym sąsiadem, trzeba się przyjaźnić. A powiedz mi, kogo można uznać za lidera w Europie? Angelę Merkel. Merkel liderem? Ona kieruje polityką w Unii. Nie widzę w niej lidera. A kto jest według ciebie liderem? Nie widzę żadnego lidera w Europie. A poza Europą? Poza Europą widzę tylko jednego, Putina. Siedzą sobie tam mądrzy i Merkel mądrala. Do przodu, do boju. Idźcie bronić Ukrainy przed Rosją. A nie ma takiego odczucia, że Łotwy nikt nie obroni? Łotwa jest jak polityczna prostytutka. Dokąd ją zaprowadzą, tam będzie pracować. Nie słyszeliście o tym? Sprzedaje się każdemu czy komuś konkretnemu? Kto będzie, temu da. To było wiadomo od dawna. Z tego wynika, że Rosji również. Tak. Porównałaś państwo do prostytutki. To nie ja nazwałam, od dawna tak wszyscy mówią. Co zagramy w durnia? Tylko bez dwójek. Opracowanie Telewizja Polska. Czytał Janusz Szydłowski.